Moje dzieciństwo nie było takie łatwe, jak dzisiaj mają dzieci. Ja pochodzę ze wsi, tutaj niedaleko z Koszowa. Za okupacji rozpocząłem tutaj naukę. Po wojnie się stało nieszczęście. Straciłem gałkę oczną poprzez nieuwagę przy odbezpieczaniu bezpiecznika miny. Natychmiast po wojnie zacząłem uczęszczać do wieczorowej szkoły malarstwa, rzeźby i grafiki w Bielsku Białej na Zamku Szułkowskich. Ojciec był z tego bardzo niezadowolony. No ale ja jednak byłem, jak się okazuje, bardzo uparty. Pieniędzy nie chciałem od rodziców, bo zresztą nawet nie mieli pieniędzy. A było trzeba jeździć codziennie do tego Bielska. Bo przy pociągu był jeden wagon, tak zwany byczok. I ja z tego wagonu przeważnie korzystałem. Było mi bardzo trudno. Ojciec był ciągle uparty, że ja powinienem objąć gospodarstwo. Gospodarstwo było 2,5 hektara. Co to za gospodarstwo? Chciałem malarstwo skończyć w liceum, ale niestety nie było takiego wydziału. Była rzeźba. No więc oczywiście poszedłem na rzeźbę. No i bardzo chciałem powiedzieć rodzicom, że ja jednak nie będę się zajmował gospodarstwem. Mam zamiar po maturze, którą już mam w kieszeni, wyjechać na studia do Warszawy. Podczas egzaminu, który trwał dosyć długo, przerwałem ten egzamin, ponieważ nie miałem za co już żyć. Ja zostaję przyjęty na akademię i akademia mi daje stypendium i mieszkanie, to znaczy akademik. No, cóż mi więcej było potrzeba. Ja miałem zawsze jakieś szczęście. I pojechałem na te studia w butach narciarskich. Nie miałem nic innego. To było chyba na czwartym roku. Był ogłoszony konkurs na opakowanie papierosów. I uczyłem się po nocach grafiki użytkowej. Bo grafiki użytkowe na Akademii w Warszawie nie było wtedy. Wygrałem syrenki, pierwszą nagrodę. I z każdego innego tematu, jaki tam był, dostałem wyróżnienia. No więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co za radość we mnie było, że oprócz malarstwa jeszcze coś innego też potrafię. Ja dostawałem stypendium 262 zł, a ja dostałem 25 tysięcy nagrody. Prosiłem moich kolegów, poszliśmy do krokodyla. Wychodząc z tego krokodyla, to żeśmy się pożegnali, a ja byłem bardzo wesoły. Resztę pieniędzy, jakie miałem, a było ich jeszcze sporo, wziąłem, wyrzuciłem na rynku. Po prostu wyrzuciłem, taki miałem gest. Pieniądze wróciły do mnie, kupiłem sobie motocykl. Zieloną WFM-kę 125. Nie ma lepszego motocykla jak WFM-ka. Zrobiłem ponad 60 tysięcy kilometrów tą WFM-ką. No i tak się zaczęła historia. Zacząłem pojmować, na czym to polega z tymi znakami. I nastąpił drugi ogólnopolski konkurs dla przemysłu lekkiego, ale z branży obuwniczej. Zrobiłem 5 znaków. 5 znaków wysłałem. 5 czy 6 nawet. I wynik był niesamowity dla mnie i dla innych też, bo dostałem 1. nagrodę, 2. nagrodę, 3. nagrodę i wyróżnienie. O niemalże mi się w głowie przewracało. Ponieważ taki sukces, jaki mnie spotkał w znakach, to już po prostu doszło do tego, że zapomniałem o malarstwie. I postanowiłem, że będę starał się próbować robić te znaki. I tak mi się spodobało, że ta branża projektowania, ile to potrzeba mieć wiedzy
i co wyrzucać, żeby zostało najmniej, a dużo mówiło, żeby to przedstawiało zleceniodawcę. Jego tożsamość, żeby się mieściła w tym znaku. Najpiękniejszym kwiatem w grafice użytkowej jest znak graficzny. To jest chyba symbol całej treści pracy o znaku, że mu należy mu się kwiatek, prawda? Bo znak graficzny, uważam, jest najtrudniejszy w grafice użytkowej i najważniejszy w grafice użytkowej. Bez znaku firma jest goła, jest nic nie warta. Ale ja nie robię za pieniądze już, wie pan. Chociaż przydałoby się zarobić. Ja wiele pomagam. Ja robię za darmo. Cieszę się z tego, że wybrałem taki profil pracy plastycznej. Szkoda tylko, że nie mogę już tak pracować, bo narzekam na ręce, narzekam, nie mogę chodzić na przykład. Wiek mi na to nie pozwala, ale ogólnie jestem zadowolony z życia. Miałem dwie miłości, grafikę użytkową i rodzinę. Aha, tutaj. To jest tutaj. Tylko, że nie ma pełnego koloru czerni, wie pan? No trudno. Bo mimo, że ma specjalny pojemnik tuszu, tylko czarny do druku tego. A każdy następna wymiana pojemnika tego zawsze taki jest ciemno-szary. Następny osioł do golenia. Jeszcze jedno dla mnie. Ciekawość jest pierwszy stopień do piekła podobno. Więc to jest ta księga. Tasza tak. Wydał książkę podsumowującą modernistyczne znaki od 1940 do 1980. O rany. To są projektanci. Yusaku Kamekura i Karol Śliwka. Jako jeden z ośmiu i tylko tyle, tak? Znaków. Nie, więcej. Jeszcze tutaj. Ma pan. Plus opisy. Ja jestem zaskoczony. Przecież to jest strasznie dużo doboru. Jak się pan z tym czuje, że jest pan wyróżniony? Proszę pana, tak jakbym tego nie miał. Ja, no, miło mi na pewno jest, ale nie wiem, może to jest z wiekiem, że... Jeszcze chwileczkę. Dobra, to pan... Grzesiu, masz? Filmuję to. Ósemka. Okej, to co, lufa? Jasne. Tak. Nasze i wasze zdrowie.